Witam w wrocławskim magazynie miejskim. Witam Państwa, Artur Kisielewicz. Co dziś zobaczymy w programie? Uroczystość patriotyczna. Studio artystyczne. Inowrocław uczcił ofiarę zbrodni katyńskiej. W tym roku obchodziliśmy 82. rocznicę tego straszliwego mordu. Z tej okazji odbyła się uroczystość patriotyczna. Rozpoczęła ją msza święta w kościele garnizonowym pod wezwaniem świętej Barbary i świętego Maurycego. Dalsza część rocznicowych obchodów z udziałem m.in. władz miasta, pocztów sztandarowych oraz delegacji instytucji i organizacji miała miejsce na dziedzińcu przykościelnym, gdzie znajduje się Dom Pamięci Katyńskiej oraz głaz upamiętniający Katyńczyków. W czasie uroczystości przedstawiciele władz, służb mundurowych oraz wielu instytucji i stowarzyszeń złożyli pamiątkowe kwiaty i znicze. Witam Państwa w kolejnym odcinku z Krewskiego Centrum Kultury w Inowrocławiu. Dzisiaj pokażę, jak można wykorzystać. Robiliśmy już skrzyneczki wielokrotnie, różnego rodzaju. Przeważnie to były serwetkowe, ale teraz postanowiłam wykorzystywać to, co mamy w domach, żeby po prostu pokazać, jak można również taką skrzyneczkę dla sędziwej pani, czy zbliża się Dzień Matki, będzie się zbliżał, dla mam, żeby zrobić coś innego, żeby jednocześnie przechować jej pamiątkę tych, co już miała rzeczy, właśnie na takiej skrzyneczce. I podobnie jak robiliśmy sobie, kto z Państwa był ze mną przy robieniu pisanek, to wiedział, że używałam takiej lekkiej masy. Natomiast tutaj jest taka masa troszeczkę jakby glinkowa i tą masą właśnie też można napełnić sobie silikonowe foremki albo po prostu zabawić się najnormalniej w świecie, doprowadzić ją tak jak plastelinę do jednolitej masy i tak jest najlepiej. Mogą się też przy tym pobawić dzieci, wyćwiczą sobie ręce, a również ludzie starsi, bo im gimnastyka rąk zapewne potrzebna. I kiedy przygotujemy sobie jakieś takie już lite kuleczki, możemy sobie formować nożem, czym nam się podoba, widelcami, jakie tam mamy ochotę po prostu porobić sobie nasze listki. Ja tutaj też nie będę wkładała do takiej silikonowej foremki, tylko postaram się takiego listka też uformować o, z takiej glinki. O tyle jest fajnie, że da się w różne sposoby wcisnąć i kiedy już mamy kilka takich zrobionych, to sobie przygotowujemy jakąś skrzyneczkę. Może też być bardzo mocny karton po jakichś perfumach czy po jakichś innych drobiazgach i też możemy go zamalować. Ja tylko przemalowałam raz ekrikolorem, żeby był taki nie za bardzo biały, to drewno i tak jak widać, udrapowałam sobie takie listki z tej właśnie masy. Ona potem wyschnie, zmienia kolor. Można ją też przemalować. Można kupić białą i szarą. No, różne się zdarzają. I podklejamy to oczywiście. Najlepiej by nam było na gorąco, ale zobaczymy, jak tutaj nam będzie. Ja spróbuję taką. O. Od czego byśmy zaczęli? Od tej małej różyczki, którą nawinęłam na patyczek, bo takie małe elementy, że nie dały się utrzymać w dłoni i masa tu już widać, że trzeba pękać, już była za cienka, ale postanowiłam to wykorzystać, bo nic się nie może zmarnować. I tak jak ją przykładam, jak ona mi się układa, to tak ją po prostu przykładam do pudełeczka. O, tutaj więcej. I patyczek i ona tak zaschnie. Tutaj może jeszcze ją umocnię tym klejem, będzie się bardziej trzymała. O. No i teraz muszę pomyśleć, ale myślę, że
to jest z boku, dokleję po prostu. Też muszę poszukać jakiś taki moment, o, żeby stykał się z powierzchnią. I to jest ten moment. Posmaruję go klejem na gorąco. Tutaj, że nie radziłabym z dziećmi tej pracy, ponieważ klej jest bardzo, bardzo gorący. O, i nawet mi się dobrze oparło tutaj na patyczku, więc wstrzymuję. Jeszcze troszeczkę podłożę tego gorącego kleju, żeby trzymało się. No i teraz muszę przemyślnie zrobić sobie liście. Może tutaj jednego. Też go w takim miejscu, gdzie da się, o, przykleić. Nie, raczej też go tutaj dam z tyłu, bo ona jest taka pusta tutaj z tyłu, ta skrzyneczka. O, i teraz to będzie sobie przez 2-3 minuty wysychało. O. Tak. Ja ją troszeczkę tutaj zbliżę, żeby można było ją pokazać. Nawet może, o, tak. I tak dzisiejsze dzieło. Następnie, kiedy dobrze wyschnie, najlepiej po dobie, można sobie wziąć na palec też odrobinkę jakiejś farbki, złocenia, czegokolwiek i końcóweczki tej różyczki, w zależności od upodobań, posmarować lub taką eko zostawić. Powiem, co jest tutaj. Tutaj są, trudno uwierzyć, z tortu odzyskane różyczki. Były przekładane w szufladki do szufladki. Szkoda było, że się połamią. One są dosyć sztywne. Ja jeszcze usztywniłam lakierem. Tutaj znalazłam sznur korali, który pasował kolorystycznie akurat do tych różyczek. No i proszę sobie wyobrazić, że jest taka skrzyneczka. Następnie ją troszeczkę pozłociłam. Takie są też w sklepach dla fachowców po złoty. Kupiłam taką właśnie turkusową i proszę, jaka bardzo ładna skrzyneczka z odzysku. Tutaj natomiast jest praca, jak ja to mówię, wymęczona wielu rąk. Jest to masa solna, gdzie dodajemy ją w proporcjach 1 do 1 i odrobinę kleju wikolu. I tak długo mieszamy, aż będzie jednolita masa, taka jak plastelina, i następnie tworzymy właśnie sobie różnego rodzaju ślimaczki, listki. No już potem w tej skrzyneczce poszłam na bogato i wszystkie kolory turkusów, złocieni, znalazły się na niej. I jest to też swoisty rodzaju, taka troszeczkę w starym stylu skrzynka. Zachęcam Państwa do przerabiania starych pudełeczek, skrzyneczek na takie właśnie z wykorzystaniem różnych przedmiotów, które zalegają nam w domu. To już wszystkie informacje w dzisiejszym magazynie miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.